10 polskich malarzy, których trzeba znać. Konrad Krzyżanowski, polski malarz, przedstawiciel wczesnego ekspresjonizmu, portrecista, rysownik i ilustrator, pedagog. Po wybuchu I wojny światowej przebywał na Wołyniu oraz u krewnych na Polesiu. W latach 1917-18 był profesorem malarstwa w Polskiej Szkole Sztuk Pięknych w Kijowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości reaktywował działalność swojej prywatnej szkoły artystycznej w Warszawie. Do grona jego uczniów należeli m.in. Tadeusz Pruszkowski. Malował głównie portrety i pejzaże. Wykonywał także inicjały dla czasopisma Chimera. Pochowany jest na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Zmarł w 1922 roku. Edward Okuń. Polski malarz i ilustrator tworzący w stylu secesji wolnomularz. W latach 1890-1891 studiował w Warszawie w klasie rysunkowej. Naukę kontynuował w Monachium i w Paryżu. Do Polski powrócił w 1921 roku i osiadł w Warszawie. Od 1925 roku był profesorem we Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Wraz z przyjaciółmi założył lożę masońską Kopernik. Był wiceprezesem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas dorocznego otwarcia salonu Zachęty był świadkiem zamachu malarza Niewiadomskiego na prezydenta Gabriela Narutowicza i wraz z jednym z adiutantów pochwycił mordercę. Podczas II wojny światowej przebywał w Warszawie, po powstaniu warszawskim przeniósł się do Skierniewic, gdzie zginął w styczniu 1945 roku od przypadkowej kuli na ulicy. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim. W jego malarstwie często powtarzał się motyw kobiety z długimi, falistymi włosami miedzianej barwy w renesansowej sukni we wiosennym krajobrazie, do których pozowała mu żona. Władysław Podkowiński, polski malarz i ilustrator, prekursor impresjonizmu w Polsce. Jako malarz skłaniał się od czasu pobytu w Paryżu ku impresjonizmowi, zaś pod koniec życia w wyniku przeżyć osobistych skłonił się ku symbolizmowi. Uprawiał malarstwo olejne, malował pejzaże, sceny figuralne, portrety oraz obrazy symboliczne. Jego najbardziej znanym obrazem jest głośny i szokujący szał uniesień, przedstawiający nagą kobietę na koniu, stojącym dęba, wystawiony po raz pierwszy przez Warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w atmosferze skandalu. Podkowiński pociął obraz tuż przed planowanym zamknięciem wystawy. Motywy jego decyzji pozostają niejasne. Bezkompromisowa postawa artysty, a w jej konsekwencji niedostatki materialne, doprowadziły do ciężkiej choroby płuc, zakończonej przedwczesną śmiercią w wieku 29 lat. Pośmiertna legenda uczyniła Podkowińskiego polskim artystą przeklętym. Teodor Aksentowicz Herbu-Gryf, polski malarz, rysownik, grafik, pochodzenia ormiańskiego, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aksentowicz zdobył uznanie jako portrecista, malarz pięknych kobiet oraz autor scen rodzajowych pokazujących obrzędy i obyczaje Huculów. Zajmował się także grafiką i projektowaniem plakatów wystaw. Był autorem projektu witraża do Katedry Ormiańskiej w Lwowie, który nie został zrealizowany. Był również współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków w Krakowie oraz Wiedeńskiej Secesji i Stowarzyszenia Narodowego Sztuk Pięknych we Francji. W 1906 roku arcybiskup Józef Teodorowicz zaprosił Teodora Aksentowicza i jego przyjaciela z Akademii do udziału w pracach nad renowacją Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Propozycję poparł Komitet Przebudowy Świątyni. Aksentowiczowi zaproponowali zaprojektowanie nowego ołtarza z marmuru oraz mozaiki w apsydzie centralnej jambony. Julian Fałat, polski malarz, jeden z najwybitniejszych polskich akwarelistów, przedstawiciel realizmu i impresjonistycznego pejzażu, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę włączył się do odbudowy polskiego życia kulturalnego. W latach 1919-22 mieszkał w Toruniu, gdzie kupił dom, który stał się ośrodkiem życia kulturalnego Torunia. Zbierali się tam artyści, dyplomaci, ludzie kultury z Torunia i z kraju. Po śmierci syna Lucjana przekazał swój dom Pomorskiemu Towarzystwu Opieki nad Dziećmi. Został współzałożycielem i pierwszym majstrem
konfraterni artystów. Podczas czwartkowych spotkań rodziły się kolejne ważne inicjatywy, na przykład Pomorskie Towarzystwo Muzyczne i Konserwatorium Muzyczne. Pod koniec życia zajmował się organizowaniem wystaw w Krakowie i Warszawie w 1925 roku. Został pochowany na cmentarzu w Bystrej. Leon Wyczółkowski, malarz, grafik, rysownik, jeden z czołowych przedstawicieli młodopolskiego realizmu. Wyczółkowski był twórcą wszechstronnym, który doskonale radził sobie w niemal każdej artystycznej technice, począwszy od farb olejnych przez akwarelę, temperę, pastel, aż po ołówek i grafikę. Fascynowała go zwłaszcza sztuka Dalekiego Wschodu oraz polskie Tatry, gdzie w plenerze wykonywał nastrojowe pejzaże. Mieszkał w wielu miastach w Polsce, a także przez 10 lat przebywał na Ukrainie, czego dowodem są słynne obrazy przedstawiające sceny wiejskie, malowane w wielu wariantach. Józef Chełmoński malował sceny rodzajowe, ukazujące z dużym autentyzmem życie wsi polskiej i ukraińskiej oraz sceny myśliwskie. W realistycznych, nastrojowych pejzażach z wielką wrażliwością odtwarzał koloryt przyrody. Rzadziej malował portrety. Był doskonałym malarzem koni. Sławę przyniosły mu rozpędzone czwórki i trójki. Maciej Masłowski w swoich pismach poświęconych Chełmońskiemu napisał, iż artysta ów zaklął w swoim malarstwie tajemnicę polskości i dalej stwierdził, jest w tym coś z magii, jest zaklęcie, jest urok rzucony przez prawdziwego myśliwca na wielkich łowach natury. W 1894 roku otrzymał od Komitetu Wystawy Krajowej w Lwowie dyplom honorowy w dziedzinie sztuka, obrazy, rzeźby. Witold Pruszkowski, polski malarz i rysownik, urodził się w Berszadzie. Dzieciństwo spędził w Odessie i Kijowie. Uczył się malarstwa i rysunku początkowo w Paryżu u zięcia Adama Mickiewicza. W latach 1868-1872 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Malował wiejskie sceny rodzajowe, obrazy o tematyce z baśni, legend i wierzeń ludowych, łączące realistyczny sposób przedstawiania z romantyczną fantastyką i nastrojowością, a także poetyckie wizje inspirowane dziełami Słowackiego, Krasińskiego i Chopina oraz subtelne, melancholijne pejzaże. Tworzył wnikliwe i niekonwencjonalne portrety. Oprócz techniki olejowej posługiwał się pastelami. Przed śmiercią przez kilka lat chorował. Znaleziono go na dworcu w Budapeszcie po tym, jak bez słowa zniknął, odwiedzając rodzinę w Kołomei. Po dwóch dniach zmarł w szpitalu. Jednym z najbardziej znanych obrazów Pruszkowskiego jest Na zesłanie w Sybir z około 1893 roku. Obraz znajdujący się do końca II wojny światowej w polskich zbiorach w Lwowie po zakończeniu działań wojennych został umieszczony w Lwowskiej Galerii Sztuki. W 1894 roku otrzymał od Komitetu Wystawy Krajowej w Lwowie dyplom honorowy w dziedzinie sztuka, obraz, rzeźby. Henryk Siemiradzki, polski malarz, przedstawiciel akademizmu. Otóż Siemiradzki wywodził się ze szlacheckiej rodziny. Był czołowym przedstawicielem europejskiego malarstwa akademickiego. Jego wieloformatowe dzieła charakteryzują się monumentalizmem oraz tematyką zaczerpniętą z antyku. Artysta od 1872 roku mieszkał na stałe we Włoszech, gdzie bardzo wiele podróżował i czerpał inspiracje z tamtejszej architektury oraz sztuki. Malarz uwielbiał teatralność prezentowanych wydarzeń. Jego dzieła pełne są malowniczych krajobrazów oraz idealizowanych postaci. Twórczość Siemiradzkiego cieszyła się wielką popularnością w całej Europie. Artysta zdobywał liczne prestiżowe nagrody oraz był zapraszany do najsłynniejszych placówek artystycznych. Artur Grotger. Artur Grotger był artystą, wobec którego formułowano skrajne opinie. Jego twórczość określano jako romantyczną i jednocześnie akademicką, a jego styl jako nowatorski i zarazem konserwatywny. Uznany jest powszechnie za przedstawiciela romantyzmu, choć urodził się w 1837 roku, kiedy fala romantyzmu w malarstwie opadła, a zmarł w 1867 roku, gdy jeszcze nie pojawił się neoromantyzm. Jednocześnie można mu więc przypisać w polskim malarstwie rolę epigona
oraz prekursora. Ze względu na tematykę wielu jego dzieł inspirowanych wydarzeniami z historii Polski uchodzi za jednego ze znaczących przedstawicieli nurtu Polskiej Narodowej Szkoły Malarstwa Historycznego. Grotger był artystą płodnym i mimo przedwczesnej śmierci zostawił po sobie duży dorobek artystyczny. W 1866 roku na balu w Lwowskim Towarzystwie Strzeleckim poznał 16-letnią Wandę Modnicką, gwałtowna miłość polskiej patriotki, malarza, obfitująca w wiele romantycznych spotkań i długich listów, nie mogła zostać spełniona. Artur w nadziei na osiągnięcie sukcesu wjechał do Paryża, gdzie chory na gruźlicę zdołał zakończyć cykl Wojna, który sprzedał austriackiemu cesarzowi. W grudniu 1867 roku nękany płucnymi krwotokami, opadający z sił, został wysłany przez lekarzy do uzdrowiska we francuskich Pirenejach, gdzie zmarł. Zwłoki artysty sprowadziła do Lwowa 4 lipca jego narzeczona i pochowała go na cmentarzu łyczakowskim w miejscu, które kiedyś podczas wspólnego spaceru Grotger wybrał. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje pozostałe kanały, a to ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!